Hejka moi drodzy, z tej strony Deseo, witam Was w kolejnym odcinku w naszej serii do The Longest Journey, czyli Najdłuższa Podróż. Moi drodzy, przed nami jeden z lepszych i fajniejszych jak dla mnie momentów w całej grze. Oczywiście będzie ich jeszcze kilka, ale to jest taki, który ja pamiętam i no, przeuroczo się na niego patrzy i w ogóle jest taki fajny, bo jest trochę niebezpieczny, mroczny, zresztą zobaczycie. Kliknijmy sobie na most. Most. A niech to. Okej. Ten most jest całkowicie zniszczony. Pozostałości mostu są zwęglone. Na pewno nie rozpadł się ze starości, ani nie podmyła go żadna powódź. Będę musiała znaleźć jakiś inny sposób, żeby się dostać na drugą stronę. Ta przepaść jest zbyt głęboka, a rzeka zbyt rwąca. Rwąca rzeka, coś mi to mówi. Grzesiu mi się przypomina, Frodo. Pozdrawiamy oczywiście Grzesia. Dobra. Wracamy się. No i proszę, zaczyna się moja ulubiona historia. Okej, kogoż my tu mamy? Mamy jakąś staruszkę. To chyba jakaś kobieta. Staruszka. Wygląda, jakby ją coś bolało. To może pogadajmy, nie? Z nią. Ach, proszę, piękna panno, proszę, pomóż mi. Upadłam i nie mogę wstać. Co się pani stało? Ach, zbierałam kości, jagody na duszonkę i kwiaty. Tak, piękne kwiaty. Ale potknęłam się o spróchniały korzeń i skręciłam kostkę. Teraz bardzo mnie boli, proszę. Pomóż mi dojść do domu, piękna panienko. Zanim zaczniemy pytać, gdzie pani jest, gdzie pani mieszka, to kim pani jest? Kim pani jest? Ach, nikim, naprawdę nikim, tylko starą kobietą zbierającą kość. Jagody, zbierającą jagody na zupę. No ona zbiera kości. Nie, w sumie zbiera jagody. Może się już domyślać, kim ona jest. Nakarmić gości i utuczyć ich przed zimą. Gości utuczyć przed zimą, no. Dlaczego cały czas się pani poprawia? Bo jestem tylko starą, słabą kobietą. Moja pamięć już szwankuje. Gdzie pani mieszka? Niedaleko stąd, zupełnie niedaleko. Zaprowadź mnie do domu, a ja ugotuję ci zupę, obiecuję. Pomóż mi dojść do domu, aby nagrodzę ci za dobre serce. Tak, tak, dostaniesz nagrodę. No słuchajcie, możecie się domyślać, że... A zresztą, zaraz zobaczycie. Panią do domu. O tak, dziękuję. Dziękuję, soczysta, miła, ładna panienko. Dziękuję. Proszę, proszę, piękna panno, pomóż mi dojść do domu. No to słuchajcie, próbujemy ją podnieść w takim razie. No nie wygląda ona zbyt sympatycznie, nie? Potrzebuję pomocy. No dobrze, W takim razie proszę prowadzić. Tak, ruszajmy. Chodź ze mną, moja słodka. Możecie się już, słuchajcie, domyślać, że jest to po prostu nikt inny jak Baba Jaga. No słuchajcie, no to jest Baba Jaga. To coś wygląda na przytulną norę. Pewnie przypomina norę hobita. No taka norka hobita, takiego no pociesznego, słodkiego hobitka. No. O, jakieś muchomorki tutaj są. Wyglądają odrażająco i wolałabym ich nie dotykać. A jakbyśmy je chcieli zerwać, to wyglądają co? Wyglądają odrażająco i wolałabym ich nie dotykać. Czyli nie.
Nasza bohaterka nie chce. No słuchajcie, no nic innego mi nie pozostaje, no jak wejść do tej chatki Baba Jagi, no bo co? Nie mamy innej opcji. Wejdź, pomimo wejdź, tego, że ja wiem, miła, że to już jest Baba Jaga. Sprawdzę, co z moim nadzieniem, ze zupką, tak. Nadzieniem. Ona chce nas ponadziewać zupką, dobrą zupką, a później upiec, jak Baba Jaga. No to jest taka akcja odnośnie kanibalizmu. Ta zupa nie wystarczy, żeby zrobić nadzienie, żeby podać ją takiemu soczystemu, smacznemu, szanownemu gościowi jak ty. Poczekaj tutaj, a ja pójdę nazbierać trochę więcej jagód i korzeni na moje nadzienie, na moją zupkę. Proszę poczekać, a co z pani bolącymi plecami? Co za dziwna, chciałam powiedzieć dziwna kobieta. No cóż, nie nazwałabym jej kobietą, ale może się za chwilkę April zorientuje. Coś nie tak? No, też mi się tak zdaje, że z tym miejscem jest coś nie tak. Wyglądają niepokojąco? Ludzko. No, tak troszkę więcej coś powiesz o tym miejscu? Nie wiem, trafi coś do ciebie za chwilkę? Czy tak nie do końca? Oj Boże, dobra, zapiszmy może to tutaj. Czy ja mam coś... Co to za dźwięk? Skąd on dochodzi? Za chwilkę, dobrze? Zobaczmy, czy jest coś w pamiętniczku. Nie, nie ma nic. Dobra, po pierwsze, chciałabym... Coś się gotuje. Kociołek. Duży kominek z wielkim ogniem. Coś się gotuje. Okej. Okay. Jakoś nie ma... To obluzowana deska z podłogi. Ta deska może nam uratować, słuchajcie, życie. Stół z obrusem ze skóry jakiegoś zwierzęcia. Obejrzmy sobie okienko. To okno, ale jest zbyt małe, żebym się mogła przez nie przecisnąć. Nie można go otworzyć. Nie wdrapię się tam. Poza tym jestem za duża, żeby przecisnąć się przez takie maleńkie okno. Okej. Okay. Co my tu mamy? Co to za narzędzia? Wyglądają jak... Czy to krew? Co ta starucha robi z ludźmi? A spróbuj wyjść, moja droga. Drzwi są zablokowane od zewnątrz. Czy dotarło już do pani? Hej, z kim ma pani do życzenia? Zaraz. Ktoś zablokował drzwi? Do życzenia. Do... O Boże! Do życzenia. Drzwi są zablokowane. Do czynienia. Jestem uwięziona! No tak jakby troszkę, April. Opanuj się. Groteskowe ozdoby. To czaszka jakiegoś małego humanoida. Jakby dziecka. Tak trochę. Dobry Boże! Zabierz tą czachę. Przyda się. Niebawem. Groteskowe ozdoby. Coś jeszcze tutaj? Nie. Dobra. Bo wolałabym bliżej się im nie przyglądać. A ten łańcuch? Nie wiem, czy mogę to dotknąć. Mam jakąś szafę. Solidnie wykonana szafa. Ktoś przeciągnął wokół niej łańcuch. No, fajnie by było... Znowu to dziwne pukanie? Dobrze by było, słuchaj, ten łańcuch... Podejdź tutaj, wyżej, bliżej do jasnej cholery. Porządnie zamknięte. No, trzeba by było jakoś to otworzyć. Zabrzmiało, jakby ktoś był zamknięty w tej szafie. No ja myślę, że tam ktoś jest zamknięty. To miotła. Biorąc pod uwagę wygląd tego miejsca, pewnie nie była zbyt często w użyciu. Może uda się coś zrobić z tą miotłą, ale może spróbuj przewrócić szafkę w tym pomieszczeniu. Spróbuj, przewrócimy chociaż szafę, może tam kto jest. Proszę bardzo. Ojejciu. Proszę bardzo, ale to chyba nie jest nasz znajomy. Banda coś tam. Kim jesteś? Chcesz mnie zjeść? Absolutnie nie. Jestem April. Przyszłam cię uratować. Czy to moje plemię cię przysłało? Można tak powiedzieć. Spotkałam twojego brata. Ben Bandu. O, Ben Bandu. Ben właśnie. Bandu? Bandu Umanu Banta Aurubana Biuant Binoart? Chyba tak. Powiedział, żebym mówiła do niego Ben Bandu. Martwił się o mnie? W takim razie się ucieszy, że mnie uwolniłaś. Tak.
ale może być z tym mały problem. Ciebie też uwięziła? Tak. Ona... czymkolwiek jest ta żerlica. O, no żerlica, słuchajcie, to nie jest Baba Jaga, tylko... No wiadomo, patrząc na Jasia i Małgosię, to tak możemy ją nazwać Baba Jagą. Ale no, w tej grze jest to żerlica. Także jest to duże nawiązanie do baśni. Ale cudowna jest ta historia. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz to grywałam, to byłam zachwycona tym wątkiem. Bandu łata matuta ujatem ajomata binoart. Trochę ciężko to zapamiętać. Może będę cię nazywała Bandu Uta? Niech będzie. Proponowałabym się jednak, wiecie, tak troszeczkę długie sprężać. Nasze tunele. Bo Baba Jaga może zaraz wrócić. Ludzie. Teraz musimy znaleźć jakiś sposób, żeby się stąd wydostać. Okej, okay, a ja nie chciałabym zginąć. Pamiętnik April. Dałam się oszukać. Dokładnie, przeczytajcie sobie tutaj wątek. O, właśnie, jest nawet nawiązanie do Jasia i Małgosi. Szef w dzisiejszych czasach nie może ufać miłym staruszkom, które zreniły się w nogę zbierając jagody. To komu można zaufać? Jasiu i Małgosiu, teraz chyba wiem, co czułyście. Czuliście w zasadzie miało być. No dobra, ja sobie to zapiszę. I wracamy do gry. Słuchajcie, weźmiemy sobie tą czachę i przede wszystkim musimy rozwalić okno. Okno jest rozbite, ale ciągle jest za małe, żebym mogła przez nie przejść. Więc spróbujmy przepchać tutaj tego naszego słodkiego ludka. Ojejciu, ojejciu. Mam nadzieję, że on nam otworzy. Co chcesz zrobić? Przecisnąć się przez okienko. Próbuję cię stąd wydostać. Trzymaj się. Hej, poczekaj, musisz mi otworzyć drzwi. Nie uciekaj. No, to tyle by było z naszego, z naszej, słuchajcie, ucieczki. Co u licha mam teraz zrobić? Myślę, że chyba pójdziesz do kotła. Jestem z powrotem. Co się tu stało? Dlaczego ta szafa jest... Ktoś tu chyba dostanie furii. W ogóle ona nie wygląda jak Baba Jaka czy tam żerlica. No zobaczcie, tylko po prostu wygląda jak wyciągnięta prosto w ogóle z Wiedźmina. Na pewno nie jak babcia. Wygląda jak potwór. Wygląda jak żerlica. Po prostu. Masakra. Jak z powieści Sapkowskiego. Dosłownie. Co zrobiłaś, ty głupi mały człowieku? Ja tylko ocaliłam biedne stworzenie przed twoimi zębami, żerlico. Więc myślisz, że możesz tak po prostu wejść do mojego domu, pozbawić mnie obiadu i że ujdzie ci to na sucho? Ujdzie mi to na sucho, bo za chwilę przyjdą tu ludzie, dużo uzbrojonych ludzi i cię zabiją. Więc lepiej uciekaj, póki jeszcze możesz. W takim razie... Powiem wam, że ta gra świetnie się nadaje. Kolację, a już myślałam, na podcast. W ogóle, żeby można ją spokojnie oglądać bez... słuchać jej w zasadzie. Daj spokój, żerlico. Chyba nie myślisz, jest że może dialogów. Odsuń się. Odsuń się, znam karate. Wynoś się stąd. Znam karate. O kurczę. Chciałam powiedzieć dziwna kobieta. O Jezu. Wyglądam jak służąca. No i pięknie. I do kotła. No cóż. I tak, słuchajcie. Coś się gotuje. No coś się gotuje. Żerlica się gotuje. Co to może być? Nie mogę zgadnąć, a ja zgadnę, słuchaj. Zgaduję, że jest to żerlica. Słuchajcie, spadamy stąd. Cześć, Ben. Ojejku, ojejku, gdzie jest potwór? Nie żyje. No cóż, chyba upiekła się we własnym kominku. Wiesz, co się stało z twoim bratem? Po prostu uciekł. Nie zatrzymał się nawet, żeby się pożegnać. Spotkałem go po drodze. Pędził przed siebie. Powiedział, że kiedy pomogłaś mu przejść przez okno, zobaczył żerlicę i pobiegł po pomoc.
A, no to ładnie z jego strony. Żeby zaalarmował jednak nas wioskę. Nie, wiecie, nie zebrał jak wyciąkał. Najwięcej banda i wrócił do domu żerlicy, a sam postanowiłem spróbować ci pomóc. Dziękuję. Jesteś bardzo dzielny. Dokładnie. Dzielny? Ojejku. Pokonałaś żerlicę. Jesteś bohaterką. Mój brat zawdzięcza ci życie. Uratowałaś. Ale wyglądała trochę jak z Wiedźmina, nie? Wszyscy banda na pewno będą chcieli wynagrodzić cię za twój czyn. Zapraszam do naszej wioski. Powiem wszystkim, żeby przygotowali wielką ucztę na twoją cześć. Nie trzeba, Ben. Każdy zrobiłby to samo na moim miejscu. No nie wiem, czy bym się pchała do chaty żerlicy, od razu bym wyczuła pismo Nohem, April. Daj mi mapę, a ja zaznaczę na niej położenie naszej wioski. No ale potem naiwność rządzi się swoimi banda, prawami, młodością. Nie ma już żerlicy. No i dobra, słuchajcie, to teraz odkryła nam się kolejna miejscóweczka. A czy ja mogę kliknąć w pamiętnik? Mogę, zanim tam się wybiorę. Wow, ale to był dzień. Spotkałam kupę nowych ludzi, wliczając to tych futrzastych i gadającego ptaka. Zabiłam starą wiedźmę, uwolniłam uwięzionego bandu i zostałam zaproszona do wioski ludu Madana. Uczta na moją cześć. Jak tu porównałeś to do zeszłego tygodnia, kiedy najbardziej dramatycznym przeżyciem dnia było dostanie pizzy z kiełbasą zamiast salami? Czuję się taka ważna. Ważna chyba. I głodna. Dobra. Nie? Dobra, to wybieramy sobie wioska ludu Banda. Ja kocham, uwielbiam ten wątek. Cały dzisiejszy odcinek będzie zajebisty. Po prostu, bo pomimo tego, że jak zwykle każdy z nich będzie przegadany, ta historyjka jest po prostu tak świetna. Cieszę się, że przyszłaś do naszej wioski. Dzięki temu będziemy wreszcie mogli odpowiednio ci podziękować. To dla mnie wielki zaszczyt. Nie mogłabym przejść przez las, nie odwiedzając waszej wioski. Dzięki temu na własne oczy zobaczę, jak żyje lud Banda. Ojej, ale ładnie mówisz. Mój brat siedzi przy ognisku. Wiem, że chciał z tobą porozmawiać. Ale najpierw idź porozmawiać ze starszym Banda. Odpoczywa w swoim hamaku na pagórku. Tak też zrobimy. Oczywiście kolejny dłuższy dialog będzie nas czekał. Żebyśmy mogli uczcić śmierć żerlicy i odważną ucieczkę April Ryan i brata Ben Bandu. Myślę, że dzisiaj spokojnie zakończymy sobie ten rozdział. Jest nawet z nami nasz kruk. Także no, moi drodzy, czy można się tutaj tak, wiecie, rozejrzeć, czy coś poklikać? To hamak. Zbudowany dla Bandu. Okej, okay. Czy mogę jeszcze... Chodźmy najpierw, jeszcze z nimi pogadamy. Zanim pogadamy z tym starszym... Ojejku, bylibyśmy zaszczyceni, gdybyś przy nas usiadła, ale starszy Banda nalega, żebyś najpierw z nim porozmawiała. Okej. Okay. Ojej. No dobra. Całkiem fajne ognisko. No to słuchajcie. Ktoś świeci. Powinnam najpierw porozmawiać z członkiem starszyzny. Bardzo się upierają, to idziemy. Bohaterka dnia przychodzi odwiedzić starego Bandu. Pozwól, że zobaczę twoją twarz. Zniż się. O, tak lepiej. Teraz jesteś bliżej ziemi i może nawet czujesz ją jak my. Jak się porusza, kształtuje i oddycha. Przykro mi, ale nic nie czuję. Więc nie jesteś kopaczem, ale to nie twoja wina. Jesteś bohaterką. Nie mów tak do mnie. Żadna ze mnie bohaterka. Po prostu znalazłam się we właściwym miejscu o właściwym czasie, żeby komuś pomóc. Zniszczyłaś zło, które dręczyło nasz las i uratowałaś jednego z banda od potwora chaosu, więc jesteś bohaterką. To o tobie śpiewamy w naszych pieśniach, czyż nie? To ty uwolnisz nas od zła, a potem uratujesz równowagę. To ty, czyż nie? Nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy. Dzisiaj w nocy będziesz spała w dole duchów, a jutro zobaczymy. Ale teraz wracaj do zabawy, do święto na twoją cześć. Dziękuję. Idź, jedz, pij
i tańcz, a potem udaj się na spoczynek do dołu duchów. Porozmawiamy jutro, zanim wyruszysz na dalszą wędrówkę. Jesteś w trakcie wędrówki, czyż nie? Tak, i to bardzo długiej. Wszyscy wędrujemy, ale twoja wyprawa jest bardzo ważna, najważniejsza, więc idź. Ja tymczasem wypalę fajkę i pomyślę o proroctwach i pieśniach. Idź. Okej. A z naszym Krukiem możemy pogadać? Kruku? Siemasz. Zastanawiałem się, co się z tobą stało. No właśnie, co się z tobą stało? Myślałam, że miałeś mi pomagać w poszukiwaniach. Dzisiaj po południu przydałaby mi się pomoc. No tak, ale przecież znalazłem jakieś banda, no nie? Może nie akurat tego, którego szukaliśmy, ale zawsze. A poza tym strasznie się potłukłem. Skrzydła odmówiły mi posłuszeństwa, więc musiałem przysiąść na gałęzi i zjeść trochę soczystych jagód. A propos jagód, próbowałaś tych, które tu mają? Pycha. Nie wiem, w czym oni je maczają, ale smakują zajebiście. No cóż, przynajmniej nic ci się nie stało. No pewnie, znasz mnie. Ale przydałaby mi się chwila iskania. Możesz mnie nagrodzić za to, że jestem taki sumienny. Sumienny? Ha! Rozumiem, że dzisiaj sam będę musiał się poiskać. No cóż, trudno. Ale nie będę cię winił, jeśli jutro obudzę się ze skurczem szyi. Oj, Kruku, Kruku. Dobra, pogadajmy sobie w takim razie jeszcze z tymi naszymi banda. Bandu. Ja ciągle mówię banda, bandu. Bada bandu, ben bandu, ben bandu. Ojej, to April. Usiądź przy nas. A usiądę, posłucham sobie waszych opowieści dziwnej treści. Bardzo chętnie. Nic ci nie jest? Za górami, za lasami. Zniknąłeś koło nory żerlicy. Ojej, strasznie przepraszam. Zobaczyłem, jak żerlica wraca z lasu, więc czmychnąłem w krzaki i pobiegłem prosto do wioski. Chciałem sprowadzić pomoc. Spotkałem brata i opowiedziałem mu o wszystkim. No cóż, cieszę się, że nic ci się nie stało. Dziękuję, April. W jaki sposób udało ci się zabić żerlicę? Wystarczyło dużo szczęścia i jedna szybka decyzja. Niestety nie miałam okazji skorzystać ze swojej znajomości sztuk walki. Bałaś się? Chyba nigdy w życiu nie najadłam się tyle strachu. Choć jak teraz o tym pomyślę, to wydaje mi się, że spokojnie obyłabym się bez tych emocji. Ojej, ja nigdy nie miałem tyle odwagi, co ty, April. Nigdy. No słuchajcie, no w takiej sytuacji za bardzo nie ma wyjścia, tylko trzeba po prostu zrobić wszystko, żeby się uratować, postarać się nie panikować. No ale miejmy nadzieję, że w swoim życiu nikt z nas nie spotka żerlicy czy też Baba Jagi. I miejmy nadzieję, tak zupełnie poważnie, że nikt nie będzie chciał nas nafaszerować żarciem i wpierdzielić do kotła. Co to za duchów, o którym opowiadał starszy wioski? Oj, to święte miejsce. Bardzo święte miejsce, w którym my, banda, możemy rozmawiać z przodkami, zadawać im pytania i uczyć się od nich. Tak? Starszy wioski powiedział, że mam tam dzisiaj spać. Naprawdę? Tak powiedział? W takim razie obdarzył cię wielkim zaszczytem. Tylko ci, którzy są godni duchów naszych przodków, mogą spędzić noc w dole duchów. To ja nie wiem, czy ja chcę, bo ja to coś czuję, że na bank coś nawiedzi naszą April. Gdzie jest ten dół duchów? Chyba tutaj, co? Zaraz za tobą, na końcu naszej polany. Możesz jeszcze raz Zaraz. Okej. Okay. Bawcie się dobrze. Oj, przecież to na twoją cześć, April. Ty też musisz się dobrze bawić. No tak, ale wszyscy mnie już wyganiają spać, więc nie wiem, o co kaman. Może jeszcze pogadamy raz o tym dole duchów? Okej. Okay. Dobrze się bawię. To dopiero imprezka. Uwielbiam to. Co o tym myślisz?
No, całkiem, muszę ci powiedzieć. Hamak, dobra, no to słuchaj, to co, idziemy do tego dołu duchów? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale idziemy. Tam czeka na nas spanko, możemy sobie tam spać. Nie wiem, czy bym zmrużyła oko, powiem wam szczerze. To grzyby? Czy fotele? A może jedno i drugie? Może. O, krata jakaś. Za tą kratą znajdują się tunele biegnące w głąb ziemi. No, w końcu to krety wydrążyły chyba, nie? Przepraszam, bandu. Ogień. To ognisko nie jest zbyt duże, ale dzięki temu jest tu przyjemnie ciepło. A dym ma bardzo miły, słodki zapach. Pewnie unoszący się z tych cudownych muchomorków. April. Dobrze. To jakieś łóżko z gałązek i mchu. Pewnie nie jest tak wygodne jak prawdziwy materac, ale dzisiaj nie będę wybrzydzała. Proponuję nie wybrzydzać, tylko kłaść się spać. Położę się tylko na kilka. No, na bank. Nie, właśnie, że mam zamiar porządnie Dokładnie. Się wyspać. Nigdy w życiu nie byłam tak Dobry zmęczona. Sen to podstawa. No, paculecku. Co ty sobie wyobrażasz? Oho. Nie wiem, czy to widzicie tutaj, ale to chyba odbicie mrocznej April. Co? Co tu robisz, bezczelna suko? Chyba nie sądzisz, że naprawdę możesz uratować świat. Kim jesteś? Tylko mi nie mów, że mnie nie poznajesz. Jestem tobą. To niemożliwe. To tylko sen, ja tylko śnię. Jesteś tego pewna, Niezdaro? Po co tu przyszłaś? Żeby ci coś uzmysłowić. Jesteś tylko smutnym, małym zerem. Nie rozumiesz tego? Nie możesz podporządkowywać całego świata. Co ja gadam, dwóch światów, daremnym próbom odkupienia własnych grzechów. Odejdź stąd. Zostaw mnie w spokoju. Niby jak mam to zrobić, Einsteinie? Jestem tobą, ty jesteś mną. Na nieszczęście dla nas obu jesteśmy nierozłączne. Mam dość tego freudowskiego gówna o podświadomości. Muszę zrobić tak wiele rzeczy, tak wielu ludzi uratować. Chyba w to nie wierzysz. Przecież wcale ci na tych ludziach nie zależy. Robisz to tylko dla siebie samej, April, i właśnie dlatego jesteś skazana na przegraną. Zamknij się! Zamknij się! To zawsze jest wyjście, co? Powiedzieć komuś, żeby się zamknął, kiedy mówi prawdę? Uciszanie go, kiedy zaczyna burzyć twój spokój? Hej, tylko mi nie mów, robię to, bo ojciec mnie skrzywdził. Pieprzę to! Co zrobisz, kiedy to wszystko zacznie być coraz trudniejsze, a ty nie będziesz mogła na nikim polegać, ani nikomu wierzyć? To już się stało, prawda? Tak? Bo niby jaki masz wybór? Stanąć twarzą w twarz ze swoimi problemami w domu? Zmierzyć się z koszmarami? Wątpię. A więc biegniesz. Myślisz, że w ten sposób możesz uciec od swojego strachu przed przeszłością i teraźniejszością. Ale tak naprawdę... Jesteś na najkrótszej drodze do załamania nerwowego. Spójrz na siebie. Rozmawiasz sama ze sobą. Chyba nikt przy zdrowych zmysłach nie robiłby czegoś takiego, nie sądzisz? Zamknij się! Zamknij się! Już dobrze, April. Już dobrze. Charlie? Charlie, to ty? Jestem tutaj. Nie bój się. Zaopiekuję się tobą. O Boże, Charlie, tak się cieszę, że jesteś. Jesteś... Nie ma cię tutaj. Nie może cię tu być. To ciągle sen. Nie, to nie sen. Jestem tutaj, ale tylko duchem. Czy to naprawdę ty, Charlie? Jesteśmy Charlie'm, twoim przyjacielem. Czujemy jego serce i umysł.
a jego śpiący duch łączy się z nami, ale mówimy z dołów poza czasem, gdzie pieśń Banda nigdy się nie kończy. Jesteście umarłymi? Spoczęliśmy w ziemi. Jesteśmy duchami. Przychodzimy, żeby cię poprowadzić. Dlaczego pokazałyście mi właśnie Charlie'ego? Bo on cię kocha. Dlatego może nas poprowadzić do twojego serca i umysłu. Kocha mnie? Charlie mnie kocha? Nie jesteś sama na świecie, April. Jest wiele osób, którym na tobie zależy. To twoi przyjaciele i rodzina. Prawdziwa rodzina. Nie jesteś sama w tej wędrówce przez życie. Co wiecie o mojej prawdziwej rodzinie? Troszczą się o ciebie, April. Tyle wiemy. Nigdy cię nie opuścili. Po prostu pozwolili ci żyć takim życiem, żebyś zrozumiała. Zrozumienie jest bardzo ważne. Zrozumienie czego? Że życie, nawet jeśli jest trudne albo bolesne, jest darem. Że miłość to coś bezcennego, rzadkiego i wartościowego. Że liczy się każdy dobry uczynek i każda dobra myśl. Że jedna osoba potrafi zmienić cały świat, jeśli tylko będzie jej na tym zależało. Jeśli uwierzy w siebie i w ludzi, którzy w nią wierzą. Ale to wszystko jest takie przerażające. Nie rozumiem nawet połowy z tego, co się wokół mnie dzieje. Czyż matka nie powiedziała, że będzie ci pomagać i troszczyć się o ciebie? Czy Charlie i Emma, twoi przyjaciele, nie chcieli podać ci pomocnej dłoni, chociaż nie powiedziałaś im prawdy o tym, co się dzieje? A Cortez Czerwony, czy także nie okazał się twoim przyjacielem? Nie lękaj się, bowiem wiele dusz jest z tobą w tej mrocznej godzinie. Cortez Czerwony? Proszę, powiedzcie mi, co mam zrobić. Boję się tej ciemności. Słuchaj głosu swojego serca i swojej duszy, April. Wykorzystaj swój umysł. To twój oręż, dzięki któremu pokonasz chaos. Kiedy się obudzisz, powiedz starszemu Banda, że miałaś Bakbar, że rozmawiałaś z duchami Banda i że twoje imię pośród naszego ludu brzmi teraz April Bandu Embata. April, kopacz, która poszukuje i znajduje. O, nie odchodź, proszę, nie odchodź! Okej, moi drodzy. Przyznajcie, że było to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe doznanie i przeżycie naszej głównej bohaterki. Natomiast myślę, że na dzień dzisiejszy to by było tyle. Będziemy mogli spokojnie wyjść, będziemy mieć nowy rozdział za tydzień. Ja wam serdecznie dziękuję, że byliście ze mną. Jeden z lepszych
rozdziałów to był jak dla mnie. Ale teraz również czekają nas bardzo fajne, magiczne rzeczy, bo myślę, że w następnym odcinku poznamy ciekawego alchemika. I czy uda nam się przekonać go, aby sprowadził wiatr na Markurię? To się, słuchajcie, okaże. I czy uda nam się w końcu wejść na ten statek i popłynąć na tą wyspę, o której była mowa? Słuchajcie, wszystko w swoim czasie. Ja na ten moment kończę. Dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia. Pa, pa.